Piątek mamy już kolejny wielki, 24 sierpnia 2018 roku. Thank you.
imię. Święty Bartłomiej, patronem na dziś. My jako apostolska rodzina Radia Maryja często zastanawiamy się, co to znaczy apostołować, jak być apostołem, jak być światłem dla świata, jak być solą dla ziemi. Ale ludzie nie mają co rozdawać. Sprawy duchowe, dobra duchowe. Ludzie nie mają co rozdawać bez studiowania, zgłębiania Bożych prawd. Nic nie będzie bez studiowania Biblii. Ludzie nie czytają Biblii, nic nie wiedzą. No to właśnie o to chodzi, że jak idą świadkowie Jehowy, to wiedzą, że świadkowie Jehowy czytają Biblię, że bardzo dobrze Biblię znają od góry do dołu, wzdłuż i wszerz, od dziecka po starca, jeśli taki w ogóle jest. I to jest na plus. Natomiast katolicy nie czytają Pisma Świętego i tu się powinni kajać. Strasznie powinni się kajać. Ojca Świętego Benedykta XVI z 4 października 2006 roku z audiencji generalnej. Mam nadzieję, że każdy z nas wychwyci z tego, z tej historii świętego Bartłomieja jakąś myśl dla siebie, by móc nad nią zastanowić się, rozwinąć, a potem zobrazować, dać przykład, bądź też podzielić się swoją refleksją nad apostolatem. Apostolska rodzina Radia Maryja, tak często mówimy o sobie, że Radio Maryja to katolicki głos w naszych domach, ale nasze zadanie to w dużej mierze apostolstwo. Posłuchajmy, co Ojciec Święty Benedykt XVI mówi o świętym Bartłomieju, który jest patronem na dziś. Pośród apostołów powołanych przez Jezusa za jego ziemskiego życia jest Bartłomiej i jemu dzisiaj poświęcimy uwagę. W starożytnych spisach 12 jest on umieszczany zawsze przed Mateuszem, natomiast zmieniają się imiona tych, którzy go poprzedzają. Mógł to być Filip lub Tomasz. Jego imię jest wyraźnie patronimiczne, jako że zawiera bezpośrednie odniesienie do imienia Ojca. Jest to w istocie imię pochodzenia prawdopodobnie aramejskiego, Bar Talmai, co oznacza syn Talmai. Nie posiadamy znaczących wiadomości o Bartłomieju. Jego imię bowiem pojawia się zawsze i tylko we wspomnianych wyżej spisach 12, a więc nie występuje on nigdy jako główny bohater opowiadania. Jednak tradycyjnie jest utożsamiany z Natanaelem, imię to znaczy Bóg da. Natanael pochodził z Kany, a więc jest możliwe, że był świadkiem wielkiego znaku czynionego przez Jezusa w tej miejscowości. Utożsamianie tych dwóch postaci jest prawdopodobnie uzasadnione przez fakt, że Natanael w scenie powołania opisanej w Ewangelii świętego Jana występuje obok Filipa, czyli na miejscu, które zajmuje Bartłomiej w spisach apostołów przytaczanych w innych Ewangeliach. Temu to Natanaelowi Filip oznajmił, że znalazł on tego, o którym pisał Mojżesz w prawie prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Jak wiemy, Natanael w odpowiedzi ujawnił dość poważny przesąd. Czy może być co dobrego z Nazaretu? Ta kontestacja na swój sposób jest dla nas ważna. No to tak samo, wiesz, mówią, że jak ci faryzeusze są wyuczeni na księży, tam mówią o świadkach Jehowy, a wy to po jakiej szkole jesteście, a przez kogo jesteście upoważnieni, że prostakami jesteście. I tak złośliwie, wiesz, mówią, na przykład, że państwa żebrowski. Mówią o nich katole. No a co ci katole mówią o świadkach Jehowy? Błędne koło się zamyka, że nie wolno tak mówić. Podczas gdy dzieci u świadków Jehowy są tak inteligentne, są tak mądre, są tak przebiegłe, wszystko wiedzą, że ten Żebrowski to niech się schowa. No. Ten Żebrowski niech się chowa. Odpowiadając Natanaelowi, Filip zachęca go w wymowny sposób: chodź i zobacz.
Aby poznać Jezusa, potrzeba przede wszystkim żywego doświadczenia. Świadectwo innych jest niewątpliwie ważne, ponieważ zazwyczaj całe nasze życie chrześcijańskie zaczyna się, gdy dociera do nas orędzie za sprawą jednego lub wielu świadków. Ale następnie my sami musimy osobiście zaangażować się w bliską i głęboką relację z Jezusem. Podobnie Samarytanie, usłyszawszy świadectwo swojej rodaczki, którą Jezus spotkał przy źródle Jakuba, chcieli rozmawiać z Nim bezpośrednio, a po tej rozmowie powiedzieli kobiecie: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata. Powracając do sceny powołania, ewangelista opowiada nam, że Jezus, widząc zbliżającego się Natanaela, woła: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Jest to pochwała przywodząca na pamięć tekst psalmu: szczęśliwy człowiek, którego duszy nie kryje się podstęp. Słowa te budzą ciekawość Natanaela, który odpowiada ze zdumieniem: skąd mnie znasz? Odpowiedź Jezusa nie od razu jest zrozumiała. Mówi on: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Nie wiemy, co zdarzyło się pod tym drzewem figowym. Jest rzeczą oczywistą, że chodzi o decydujący moment w życiu Natanaela. Czuje on, że te słowa Jezusa poruszają jego serce. Czuje się zrozumiany. Jak ja pojmuję? Ten człowiek wie. Top FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Rzeczywiście do wyścigu o stolicę dołączył dziś kandydat KUKIZ-15 Marek Jakubiec. Zdaniem posła walka jego głównych rywali przypomina Piaskownicę, dlatego swoją kampanię wyborczą ma, jak zapewniał, prowadzić pragmatycznie. Startuję dzięki zaufaniu moich przyjaciół po to, żeby wygrać, żeby w Warszawie przywrócić jej miejsce, tak w Europie, jak i w naszych sercach. Mam nadzieję, że moje doświadczenie dotyczące przedsiębiorczości, zarządzania, moje doświadczenie związane z pracą z ludźmi zaowocuje tym, że Warszawa pójdzie o parę kroków do przodu, a nie dalej będzie się zadłużała i będzie pierwsze miejsce trzymała jako najbardziej zadłużona gmina w Polsce. Dla mnie to jest po prostu zwyczajnie po twarz. Do Państwowej Komisji Wyborczej trafił dziś wniosek o rejestrację Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjnych Samorządowców. Jego przedstawiciele podkreślają, że jest to pierwszy tego typu przypadek w historii wyborów w Polsce. Jak tłumaczył prezydent Lubina, w samorządach powinno być jak najmniej polityków. Przyjechaliśmy do Warszawy po to, żeby pokazać Warszawie, że istnieje życie bez partii politycznych, że samorządy mogą się rozwijać bez tego klinczu partyjnego, bez tych kłótni w Piaskownicy, bez poważnej dyskusji na tak naprawdę rozwoju miasta, regionu, kultury, sportu. Pokazujemy, że są takie miasta, właśnie Jarek, to jest takie miasto, które ponad 20 lat jest rządzone przez ludzi niezwiązanych z partiami politycznymi. Do tej pory w PKW zarejestrowano 17 komitetów wyborczych, termin rejestracji mija w poniedziałek, a pierwsza tura wyborów samorządowych 21 października. Polskie Radio 24. Rosja zapowiada dodatkowe oględziny polskiego Tupolewa, który rozbił się koło Smoleńska w 2010 roku. Oficjalna przedstawicielka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej poinformowała, że wezmą w nich udział także polscy eksperci. A słowa, jej słowa cytuje rosyjska rządowa agencja RIA Nowosti. Swietłana Pietrienko powiedziała, że podczas śledztwa polskie kompetentne organy zwróciły się z prośbą o przeprowadzenie działań śledczych na terenie federacji. Rosyjski Komitet Śledczy zdecydował, że od 3 do 7 września 2018 roku w obecności polskich przedstawicieli odbędą się dodatkowe oględziny dowodów rzeczowych, agregatów, podzespołów i elementów konstrukcyjnych samolotu Tu-154M przechowywanych w Smoleńsku, oświadczyła. Dodała, że wezmą w nich udział specjaliści z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej z udziałem pracowników Głównego Zarządu Kryminalistyki. Przebieg tych prac będzie rejestrowany. Wyniki oględzin zostaną przekazane stronie polskiej w trybie przewidzianym rosyjskimi przepisami, podkreśliła Swietłana Pietrienko. O oddanie wraku samolotu apelują polskie władze, także Rada Europy. Tymczasem Rosja zapowiada, że przekaże wrak Tupolewa dopiero po zakończeniu własnego dochodzenia. W katastrofie pod Smoleńskim zginął prezydent
Lech Kaczyński z małżonką, cała delegacja i załoga polskiego rządowego samolotu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Polska Prokuratura Krajowa potwierdza informacje z Moskwy, ale nie ujawnia zakresu pracy polskich śledczych. Spotkanie z Polakami było ostatnim punktem wizyty Andrzeja Dudy w Nowej Zelandii. Prezydent odsłonił w stolicy tego kraju skwer nazwany imieniem polskich dzieci. Chodzi o grupę ponad 700 sierot, które w czasie II wojny światowej przyjechały do Nowej Zelandii i osiedliły się w tym kraju. Andrzej Duda uhonorował także trójkę Polaków oznaczeniami państwowymi, a o szczegółach z Wellington specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Tablica poświęcona Polakom znalazła się na nowym skwerze w centrum Wellington. Uroczystości otwarcia skweru i odsłonięcia tablicy, oprócz żyjących jeszcze przedstawicieli dzieci z Pakietua, uczestniczyli także Polacy z młodszych pokoleń oraz lokalne władze. Nieco później prezydent odznaczył trzy osoby. Jeden z odznaczonych, Zdzisław Lepionka, mówił w czasie uroczystości, że wojenna tułaczka Polaków uczyniła z nich lepszych ludzi. Ten ból, który nas dotknął, ale też uczynił nami innym człowiekiem, bardziej dojrzałymi, bliższymi Bogu, bliższymi każdemu człowiekowi. Prezydent Andrzej Duda dziękował dzieciom z Pakietua, że gdy osiedlili się w Nowej Zelandii, stali się wizytówką Polski. Ustawiliście i wystawiacie piękne świadectwo Polsce tutaj, w Nowej Zelandii. Polska jest tutaj szanowana właśnie dzięki wam, dzięki temu, jakimi ludźmi jesteście. Przedstawiciele grupy przekazali prezydentowi flagę, którą używano w czasie bitwy o Monte Cassino we Włoszech. Z Wellington, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że dzieci z Pakietua to ponad 700 Polaków, którzy jako dzieci zostali w czasie wojny wywiezieni na Syberię przez NKWD. Tam większość z nich straciła rodziców. Jako sieroty zostali wywiezieni na Bliski Wschód, a na mocy późniejszego porozumienia przyjęci przez władze Nowej Zelandii. Pakietua to nazwa miejscowości, w której początkowo osiedlili się Polacy. Większość tych osób dzisiaj już nie żyje. Polskie Radio 24. Północ, południe. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że usunięcie go ze stanowiska spowodowałoby załamanie amerykańskiej gospodarki. W taki sposób Donald Trump skomentował głosy o możliwości rozpoczęcia wobec niego procedury impeachmentu. Mówił o tym w wywiadzie dla telewizji Fox News. W rozmowie z Aislinn Earhart prezydent dziwił się, że ktokolwiek może poruszać temat pozbawienia go urzędu. Nie wiem, jak można mówić o impeachmencie wobec kogoś, kto wykonał świetną robotę. Jeśli kiedykolwiek by to nastąpiło, myślę, że rynek by się załamał. Wszyscy staliby się bardzo biedni, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump podkreślił, że pod jego przywództwem amerykańska gospodarka rozwija się jak nigdy. Głosy o możliwości impeachmentu pojawiają się w ostatnich dniach w związku ze sprawą Michaela Cohena. Były osobisty prawnik Donalda Trumpa, przyznając się do oszustw finansowych, obciążył go współodpowiedzialnością za niezgodne z prawem działania w czasie kampanii wyborczej. Zeznał, że w porozumieniu i na polecenie kandydata na urząd federalny wręczył pieniądze dwóm kobietom w zamian za milczenie. Chodzi o sprawę nieujawniania romansów Donalda Trumpa z modelką Karen McDougall oraz aktorką porno Stormy Daniels. Prezydent w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że jego zdaniem nie było to przestępstwem. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Londyn przedstawia brexitowy plan awaryjny. Ponad 20 opublikowanych dzisiaj dokumentów prezentuje wizję tego, jak funkcjonować będzie Zjednoczone Królestwo, jeśli negocjacje rozwodowe z Brukselą załamią się. Nie chcemy twardego brexitu, ale musimy być gotowi na wszystko. To stanowisko rządu w Londynie. Do tego ta deklaracja ministra do spraw brexitu Dominika Raba. W niektórych przypadkach, przynajmniej na krótką metę, trzeba będzie podjąć jednostronne działania, by utrzymać tak wiele ciągłości, jak to możliwe, niezależnie od tego, czy Unia to odwzajemni. Innymi słowy, nawet po załamaniu się negocjacji, Londyn będzie stosował szereg przepisów unijnych, by uniknąć szoku dla biznesu. Królestwo honorować będzie unijne standardy dotyczące żywności w nadziei, że Bruksela wykona podobny gest dobrej woli. Do tego deklaracja, że Wielka Brytania będzie musiała stworzyć szereg własnych instytucji kontrolnych w tych sferach, w których nadzór dziś wykonuje się na poziomie Unii. Co jeszcze? Dla przedsiębiorców ostrzeżenie, że pojawiają się bariery biurokratyczne. Może być na przykład potrzebne nowe oprogramowanie, za które firmy zapłacą z własnej kieszeni. Dla Brytyjczyków mieszkających na terenie Unii ostrzeżenie, że mogą mieć oni problem z dostępem do brytyjskich kont bankowych. A dla farmaceutów rada, by na wszelki wypadek zrobili zapasy leków. Oficjalnie rząd powtarza. Załamanie negocjacji to scenariusz mało prawdopodobny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Chiński Huawei niemile widziany w Australii. Władze kraju zakazały koncernowi budowy sieci telefonii 5G, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Podobną decyzję wcześniej podjęły Stany Zjednoczone. Chiński gigant na rynku telekomunikacyjnym podejrzewany jest bowiem o zbyt bliskie związki z chińskimi władzami. Zachodnie państwa obawiają się, że w razie konieczności firma ta będzie musiała przekazać gromadzone przez siebie dane chińskim agentom rządowym. 5G to z kolei nowa generacja sieci komórkowej, która ma przyczynić się do kolejnej rewolucji technologicznej.
Jak informuje Polskie Ministerstwo Przedsiębiorczości, jeszcze w tym roku mają być uruchomione programy pilotażowe związane z wprowadzeniem technologii w naszym kraju. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że w kluczowych gałęziach gospodarki technologia 5G może doprowadzić do rewolucyjnych przełomów. Wspomnę tylko o dokumentach europejskich, które mówią, że zastosowanie w pełni technologii, rozwinięcie w pełni technologii 5G w Europie może skutkować rocznymi przychodami w całej Unii Europejskiej na poziomie 114 miliardów euro i może doprowadzić do powstania około 2,5 milionów nowych miejsc pracy. Również minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński uważa, że wprowadzenie nowych rozwiązań będzie olbrzymim przełomem. Zwraca jednak uwagę na pewne ale. To, co widzą eksperci, którzy się tym zajmują, to jest fakt, że Europa mocno odstaje w tym od świata, przede wszystkim od Azji i od Stanów Zjednoczonych. Zakłada się, że w Polsce w 2020 roku rozwiązania związane z technologią 5G będą dostępne w co najmniej kilku ośrodkach miejskich. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Polskie Radio dotarło do nowych faktów związanych z działalnością Grupy Perneńskiej i całej polskiej dyplomacji na rzecz ratowania Żydów przed Holokaustem. Jak dowiedział się nasz reporter, Instytut Pileckiego i ambasada RP w Bernie pracują nad listą ocalonych z Holokaustu dzięki paszportom latynoamerykańskim fabrykowanym i organizowanym przez polskich dyplomatów. Poznaliśmy także setki niepublikowanych do tej pory depesz wysyłanych do i z dawnego poselstwa RP w Bernie. Tematem zajmuje się i dokumenty przejrzał Karol Darmoros. Kilkaset depesz, z którymi miałem okazję się zapoznać, to część liczącego około 8 tysięcy szyfrogramów archiwum polskich placówek dyplomatycznych. Materiały analizują Instytut Pileckiego i ambasada RP w Bernie. Ze wstępnych i niepełnych, choć najnowszych ustaleń wynika, że do podawanej wcześniej przez polskich dyplomatów w Szwajcarii liczby 330 osób znanych z imienia i nazwiska, uratowanych dzięki dokumentom Paragwaju, dochodzi lista 115 nazwisk. Te osoby trafiły do niemieckich obozów przejściowych, ale dzięki paszportom między innymi Hondurasu przeżyły wojnę. Daje to w sumie 445 zidentyfikowanych osób. Ambasada i Instytut zastrzegają zarazem, że lista ocalonych posiadających dokumenty dostarczone przez Grupę Berneńską wydłuży się wraz z postępem badań. Dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski podkreśla znaczenie opracowania listy uratowanych. Ustalenie, jak wiele osób na pewno przeżyło II wojnę światową, jest takim znakomitym podsumowaniem całego wysiłku polskiej dyplomacji.